Hej, witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku. Mamy więc następny dzień, więc nasza dwójka już tutaj oczywiście wróciła. Całkiem ciekawe rzeczy udało im się zebrać, z czego jestem oczywiście niezmiernie zadowolony, więc wziąłem sobie collect. Mamy plan na stworzenie snajperki, okej, bardzo ciekawe. I sporo dzieci nam się tutaj porodziło. Diana Lovelace, Jessica Sutton, Vincent Hancock. Tu mamy level. Joan Powell, Charlotte Simmons. Będę sporo tego. Alice Lovelace, Nicola Lane. I to byłoby chyba na tyle z tych dzieci. Mamy 28 osóbek. Mała zgrajka dzieciaków nam się tutaj pojawiła. Ale co tutaj mi się właściwie odblokowało? Nasza zbrojownia, gdzie będziemy mogli wytwarzać broń. Siłownia. Tu kolejna siłownia, gdzie będziemy ćwiczyć agility, czyli zręczność. Będziemy mogli ćwiczyć percepcję i to jest na chwilę obecną wszystko, co będziemy mogli zrobić. Na pewno zapasy tutaj jedzenia i prądu by nam się przydały. Znaczy, sorry, jedzenia i wody. To jest taka mała troszkę bolączka. Chciałbym tą dwójkę, która przyszła. Tak, tu jesteś. Co ty masz? Masz wysoki wskaźnik percepcji. Czy tu jest miejsce dla ciebie? Teoretycznie nie, ale myślę, że można cię tutaj wsadzić na czyjeś miejsce. Natomiast ty po prostu bazujesz na sile i na endurance. Więc pójdź na samą górę. Tak. Do naszej maszynowni. 30 sekund. Ok, mam 1200 kapsli, więc przydałoby się coś tutaj ulepszyć. Ewentualnie naszego Lovelace'a troszkę tutaj. Jak to wygląda sprawa z tą charyzmą? No on ma na razie najwięcej. Tak, tak, wiem. No nie, nie opłaca się tutaj czegokolwiek zmieniać. Ewentualnie tobie mógłbym dać taki kitel do laboratorium. Dlatego ciebie zapraszamy tutaj i panią również zapraszamy. Jako że sobie tak po prostu chodzicie, więc możecie przy okazji troszkę popsocić. Nie będę miał tego za złe dla was. Okej, ale jako że mam też te 1200 kapsli, to chciałbym coś tutaj pobudować. Na pewno Science Lab mnie interesowało. Tak po prostu na przyszłość będę miał. Tu jeszcze mógłbym właśnie porobić te siłownie. Czyli na pewno będę potrzebował windy. Okej. Okay. O, tylko że teraz brakuje mi kasy. Znaczy właściwie kapsli. Jakie mamy zadania obecnie? Musimy zrobić eksplorację 5 miejsc. 240 w minutę? O, troszkę ciężko. No to raczej byłoby nie tak proste do zrobienia. Ewentualnie mógłbym sobie zobaczyć na jakieś wyprawy. Level 3. Tylko że też nie mam nuka coli, aby móc po prostu szybko tam pobiec i zaraz wrócić. To byłby problem.
2 minuty 37 sekund, ok. To będzie się w miarę sprawnie tutaj robiło. Ewentualnie jak z waszym zadowoleniem? Tu mamy masę dzieciaków. Wiecie, by tak troszkę bardziej uszczęśliwić. Idź, troszkę tam pofiglujesz. Nic złego ci się nie stanie. Kogo jeszcze byśmy mogli tam wcisnąć? Okej. A zróbmy tak. W ten sposób stworzą nam się tutaj trzy pary. Miejmy przynajmniej taką nadzieję, że zaraz te pary się tam tu potworzą, bo dziewczyny zaczęły gadać między sobą, a panowie się po prostu przyglądają. Potrzebuję jeszcze 54 kapsle, aby stworzyć tutaj siłownię. Co na pewno by mi się przydało. Tylko zastanawiam się, agility. Agility tu byłoby potrzebne, więc chyba wolałbym najpierw zrobić coś na agility, bo tak to na siłę to mamy tutaj troszkę osób, natomiast na agility troszkę mniej. I to mógłby być problem. Chyba trzeba panie tutaj troszkę rozdzielić. O, goddammit. Idź szybko. Okej, czy ta parka jakoś się połączy? Miejmy nadzieję. Chyba, że jakoś tak nie kwapią się do siebie. No, zmykaj na górę. Ci już zaczęli tańczyć, więc jest dobrze. Okej. Dlatego teraz weźmy tą dwójkę. No zaryzykujmy. Okej, jest sukces i przy okazji wychodzimy też na plus 579. Okej, mała zamiana ról była. Czemu by nie? Ewentualnie tak sobie myślę. Dwie nuka kole. Mógłbym tutaj wysłać ludzi. I to byłoby chyba dobrym rozwiązaniem. Tylko niech jeszcze nam się ta woda tutaj zbierze. ...583. No jest coraz bliżej. Prąd zebrany. I woda. To zdecydowanie było mi najbardziej tutaj potrzebne w tym momencie. Ale chyba zaryzykuję i wyślę tą moją dwójkę na tą wyprawę. 5 godzin. A tutaj aż 1000 tego mogę zdobyć, ale nie mam postaci na 10, więc zaryzykuję i tutaj pójdę wysyłając. O. Najpierw to ja powinienem ich tutaj troszkę podleczyć. Okej. I jeszcze ciebie trzeba do końca podleczyć. I tak myślę, może jakąś lepszą broń ci dać? 3 do 5. Okej, 6-8. Zdecydowanie lepiej. I wyślijmy tych dwóch gości to miejsce. Tak, ciebie i Clarka. Damy im po... No właściwie damy im jednego steampaka i... O, tylko, że nie mam trzech.
Nuka coli. A oni by tam... Kurde, strasznie długo by tam szli, 5 godzin. Mega długo, mega długo. Tu mamy te questy zrobione. Więc chyba tak naprawdę nie jestem w stanie w tym momencie nic zrobić. Musiałbym poczekać, aż ktoś zdobędzie level. Wtedy będę mógł już zrobić tą siłownię. Okej, tutaj dwie pozostałe pary już sobie tańczą. A ty, moja droga, już możesz wracać do to miejsce. Natomiast ty idź wytwarzać mi tutaj steampaki, bo to się na pewno przyda, jako że mam tylko chyba jeden w magazynie. Więc straszna bolączka z tą, z jednej strony z kasą. Zwie, przydałoby mi się właśnie te puchy, a czy właściwie te butelki. Ale nie będę ich kupować, bo to jest troszkę bez sensu, takie zbytnie ułatwianie sobie gry, to raczej nie jest ciekawe. Jeszcze tylko mogę przejrzeć tutaj te wszystkie rzeczy, które udało się odblokować. Okej. No, jeszcze poproszę o 4 kapsle. Ross, Luis, zaraz powinien zdobyć poziom. Gdzie on właściwie jest? Tutaj, tutaj jest. W kuchni sobie siedzi. Ciekawe przy okazji, czy też rosną im te statystyki. Bo tego nie jestem pewien. Ale zaraz zobaczymy. Okej, minuta 20. Okej. Kapsle przybyły, więc robimy na agility. W tym miejscu. I wyślemy tutaj, jako że agility będzie mi potrzebne do kuchni, to trzeba kogoś wysłać. Okej, moja droga, wyślemy ciebie. Chociaż ewentualnie mógłbym... Nie, bo trochę brakuje mi tutaj rąk do pracy. Okej, ta dwójka sobie spokojnie tutaj będzie gawędzić. Ci już zaczęli tańczyć. A ty ćwicz, zręczność. Pytanie, czy coś mógłbym ci dać na agility? Mógłbym, ale chyba wolałbym to dać komuś, kto jest już tutaj w kuchni. Dzięki temu troszkę powinno nam się tutaj przyspieszyć ta produkcja. Masz strasznie duży poziom, więc nie wiem, czy nie lepiej byłoby tobie dać. Ty na razie zostań w tym. Tak, mamy 2 minuty. A jeżeli tobie damy na kombinezon, to pół minuty się skraca. Okej, tam już się zaczęli zabawiać. Dobrze. Okej. Masz dużą charyzmę. Tylko że z charyzmą to na razie niewiele mi zdziałasz. Więc mógłbym cię gdzieś wysłać. Inteligencja, charyzma. Okej, no możesz chyba sobie spokojnie i powoli robić te radaway'e. No to chyba będzie najlepsze rozwiązanie na ten moment. Zastanawiam się, może też pod koniec odcinka bym wysłał tutaj kogoś na tą na przykład wyprawę. Level 6.
to spokojnie nasza dwójka się tutaj łapie do tej wyprawy. Więc jeżeli pod koniec odcinka bym ich wysłał, to w następnym odcinku myślę, że jakbym nagrywał za pół godzinki, to spokojnie już ta dwójka by tam dotarła na to miejsce. Taki byłby ten plan. Na chwilę obecną niech oni tutaj zostaną i niech nam produkują, co nam tutaj potrzeba. Nie to chciałem. Chciałem zadania. Kurde, to będzie ciężko. 240 w minutę. To mi daje 44. A to mi daje 10. Musiałbym to ulepszyć. Żeby to ulepszyć, musiałbym mieć 500 kapsli. No całkiem sporo. Okej, no 88, ale tu nie jestem w stanie nic jakby więcej zrobić, bo kolejny raz 43% i byłoby coraz ciężej. Potrzebowałbym tutaj ludzi, którzy mają bardzo dużą statystykę szczęścia, to wtedy może to by oczywiście jakoś zadziałało. Kolejne kapsle. Okej, jako że ty zostałeś tutaj sam, to proszę cię, idź do tego laboratorium i wytwarzaj nam steampaki. I tu jeszcze mamy mały problem z rzeczami, więc posprzedaję to, co jest najsłabsze. Te na razie sobie mogę sprzedać oba. Charyzma. Komuś mógłbym dać tutaj do siły więcej. No myślę, że tobie mogę dać. Zawsze ten jeden więcej to będzie coś. Okej. Czy ktoś tutaj się u nas generalnie nudzi? Chyba nie. Z tego co widziałem. Sporo dzieciaków, 2 godziny, no prawie. Ponad 2,5 godziny czekania. Całkiem sporo. Ale ile ich tutaj jest? Tak zobaczę jeszcze. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć jest Powell. 7. Jak wyglądają ich statystyki? Tutaj siła. Agility. No tutaj na szczęście gość będzie bazował. Endurance, siła. Agility, agility. Okej, no jakoś będę ich tam wysyłał do siłowni, aby mogli sobie spokojnie ćwiczyć. No nie. Przyspieszanie tego zdecydowanie nie ma sensu. Zastanawiam się, jakbym później miał już taki team dobrze wyposażonych ludzi w siłowni naszej, w elektrowni naszej, to chciałbym chyba taką dwójkę, którą zawsze będę wysyłał na Wasteland, trzymać tutaj po prostu w pomieszczeniu tym frontowym, więc w razie gdyby był jakiś najazd, to po prostu oni będą od razu bronić, ale z drugiej strony będę ich przynajmniej miał w jednym miejscu. Minut, a tutaj minuta. Jak wygląda sprawa w magazynie? Tutaj no trochę tych śmieci mam. Zwierzaków żadnych dodatkowych nie mam. Okej, okay. Tak jak mówiłem, pod koniec odcinka robimy taki myk, że wysyłamy tą dwójkę. Czyli tak, Jasona oraz Clarka. Damy im
po dwie. I start quest. Okej. Ta dwójka sobie pójdzie i to byłoby na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał, że zostawiliście mnóstwo pozytywnej energii w postaci komentarzy. I oczywiście jakieś tam zawsze łapki. Tak więc trzymajcie się ciepło i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Hej, hej!